siedemko, noc jedynko Napia, pod Markiem Nowakowskim, dwójka Darana pod Sergiejem Basutowem, trójka Skandia pod Mirosławem Pinichem, czwórka to Inna pod Katarzyną Szymczuk, piątka Duola pod Wiaczesławem Szymczukiem, szóstka Nowinka pod Emilem Zachariewem i siódemka Smerfetka pod Tomaszem Kluczyńskim. Wszystkie klacze wyniosą wagę w wieku 57 kg. Napia trenowana jest przez Anę Jorączku Aseli, Darana przez Macieja Mikowskiego, Skandia przez Andrzeja Walickiego, Toina przez Piotra Czarnieckiego, Duola przez Małgorzatę Łojek, Nowinka przez Bogdana Strójwąsa, który może już tytułować się trenerem po zwycięstwie jego koni w 50 gonitwach i Smerfetkę trenuje Krzysztof Ziemiański. Jeszcze są problemy z wprowadzeniem do maszyny Duoli. Ale za moment teraz wszystkie klacze znajdą się w maszynie i wystartują. I ruszyły. Wszystkie klacze razem. Nie ma zdecydowanego faworyta, ale na prowadzenie wyszła Napia. Napia jest na prowadzeniu. Toina bardzo dużo straciła na starcie i galopuje jak ostatni. Na prostą wyprowadza przy kanacie Smerfetka. Polem atakuje ją Duola. Smerfetka z Duolą, Smerfetka z Duolą. Smerfetka i Duola. Duola wysyła się na prowadzenie. Duola przed Smerfetką. Duola przed Smerfetką. Duola jest na prowadzeniu. Duola, ale polem dobrze finiszuje Nowinka. Duola przy kanacie, polem idzie Skandia i Nowinka. Duola